piątek odwiedziliśmy Gdański Park Naukowo-Technologiczny, gdzie odbyło się uroczyste otwarcie Polskiej Agencji Kosmicznej. Zadanie PAK to promocja współpracy nauki z biznesem i ułatwienie rozwoju polskich technologii kosmicznych. Nad zadaniami związanymi z podbojem kosmosu pracują m.in. naukowcy z Politechniki Gdańskiej, a także uczelni wojskowych. Zajmujemy się różnego rodzaju badaniami w zakresie technologii ICT i jedną z gałęzi tych technologii są technologie elektroniczne i informatyczne. A jak Państwo wiedzą, w każdym satelicie jest sporo elektroniki i wszędzie jest informatyka. Nasze dziedziny badawcze będą tutaj na pewno stosowane. Dzięki PAK kosmos ma się stać bardziej przyjazny także dla przedsiębiorców. Agencja będzie bardzo sprzyjała temu rozwojowi. Ja myślę, że tutaj jest bardzo dobre środowisko naukowe. No i musimy zadbać o to, żeby ta wiedza ze środowiska naukowego przepływała do młodych firm, a młode firmy miały szansę na rozwój. Czyli po prostu musimy uruchomić fundusze, które pozwolą im w przyszłości zaistnieć na rynku europejskim. Podczas inauguracji PAK Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna oraz rektorzy uczelni wyższych podpisali porozumienie o współpracy. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. samorządowcy i parlamentarzyści. Europosłów reprezentował Jerzy Buzek. Otwarcie siedziby Polskiej Agencji Kosmicznej to nie jest tylko zwykłe przecięcie wstęgi. To jest skok w inną rzeczywistość technologiczną, jeśli to dobrze wykorzystamy. Bo na tym polegają technologie kosmiczne. To jest otwarcie technologiczne dla ludzi, którzy chcą pracować w ciekawych inwestycjach, w ciekawych przemysłach. Polska Agencja Kosmiczna wciąż poszukuje nowych pracowników. Na początek planuje na stałe zatrudnić około 35 osób. Wkrótce ruszy rekrutacja. Polecamy również zobaczyć Pomorska Noc Matematyki 2015 oraz nie tylko penis w Gdańsk Archeologicznym Eldorado. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.